Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie systemy komputerowe mogą być łatwo modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się wymagań, prawdopodobnie w ogóle nie trzeba by stosować technologii takich jak RPA. Procesy, które zautomatyzujemy, nie tylko zaoszczędzą organizacji czas, nie tylko poprawią jakość dostarczanych usług, ale przede wszystkim staną się naszą przewagą konkurencyjną na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. I czym de facto są te roboty w środowisku biurowym? Jak działają? Jak je wdrażać? Do czego się nadają, a do czego lepiej ich w ogóle nie wykorzystywać? Jak zidentyfikować i przygotować procesy biurowe do robotyzacji? Na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć w ramach tej serii kursów.